We wprowadzeniu do mszału jest takie zdanie przedziwne, bardzo mocne, że kiedy się ludzie wierzący schodzą na mszę świętą, to Chrystus staje się między nimi obecny równie prawdziwie, jak jest w Eucharystii. Na inny sposób, bo w Eucharystii jest poprzez przeistoczenie. Ale w tych, którzy się zeszli na modlitwę, jest inaczej, ale naprawdę, rzeczywiście obecny, zgodnie ze zdaniem, które powiedział, gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w imię moje, ja jestem. Myślicie, że jak nie było tu przyniesionego na tę scenę Najświętszego Sakramentu, to Pana Jezusa tu nie było? Był, boście zeszli się w Jego imię. Jest was więcej niż dwoje czy troje. Jesteśmy w Jego imię i On jest obecny, bo my jesteśmy ciałem Chrystusa. Ciałem Chrystusa. Gdyby wynieść teraz stąd tę Eucharystię, Jezus byłby obecny. W nas. W nas. I to dzisiejsze święto mówi, tak jak dbacie o najświętsze ciało i krew Jezusa w Eucharystii, to Paweł mówi, zadbajcie też o to ciało Chrystusa, którym jesteście. Bądźcie na siebie nawzajem wrażliwi. Niech nie będzie wśród was ludzi potrzebujących i biednych. Niech się nie zdarzy między wami ktoś, kto byłby głodny, a wy tego nie zauważycie. Bo jeśli by się tak działo, to mówi, uważajcie, bo nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Niby wszystko odprawimy, nawet porządnie i tak jak trzeba, wedle przepisów. Nie. Wszystko dobrze było. Ale Paweł mówi ostro, nie było Eucharystii.